Witamy Państwa serdecznie na 14. i 1.2. Festiwalu Podlaskich Spotkań. Chcemy Państwa zaprosić dzisiaj na niezapomniane doznania folklorystyczne i nie tylko. Naszym pierwszym zespołem, który będzie tutaj wchodził, to organizacyjny zespół Skowronki z Brańska. Wielkie brawa. Kolejny zespół, który do nas przyjechał, jest aż z Wrocławia. Jest to Wrocław. Oklaski. Następny zespół wchodzący na scenę. Następnym zespołem wchodzącym na scenę jest Krakus z Krakowa. Kolejnymi gośćmi naszego festiwalu są Promni z Warszawy. Oraz ostatnią grupą są Raciborzanie z Raciborza. Tak jak mówiła nasza tradycja, zaczęliśmy polonezem. Witam Państwa bardzo serdecznie z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Właśnie rozpoczyna się Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania 2020. Jest ze mną dyrektor festiwalu, pan Mirosław Szymański. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To już 15 spotkanie, ale pan je nazywa 14,5. No 14,5 to z myślą o tym, że no, chcielibyśmy ten jubileusz zrobić takim w pełnej gali. Podjęliśmy decyzję, że w tym roku tylko będą zespoły polskie. No i nie do końca to ma wyglądać tak, jak to miało wyglądać. Dlatego zrobiliśmy tą połówkę. Chociaż po pierwszym koncercie, który odbył się wczoraj, te zespoły są naprawdę rewelacyjne. Skąd przyjechały? Zaprosiliśmy w tym roku 4 zespoły z zewnątrz i 2 zespoły tutaj na Podlasia. Są to zespoły ze Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego Promni z Warszawy, Zespół Pieśni i Tańca, z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Krakus, reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław z Wrocławia, Zespół Pieśni i Tańca Raciborzanie z Raciborza, no i nasz Zespół Pieśni i Tańca, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska. Jutro jeszcze nam wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Regionalny z Bociek. No właśnie, bo gościcie nie tylko u nas w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, ale również w Brańsku. Jutro gdzie się widzimy? Jutro właśnie w Brańsku. A wczoraj gdzie byliście? A wczoraj byliśmy w Bielsku Podlaskim, też z taką małą liczbą publiczności. Wiadomo, musimy te bezpieczeństwo jakoś, no, musimy walczyć z tym koronawirusem, żebyśmy się nie mogli zaleźć, bo mimo wszystko podjęliśmy decyzję, że zrobimy ten festiwal nie tak jak inni online, że każda grupa będzie u siebie tańczyć, a zrobimy to tutaj na Podlasiu ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa. No i jutro będzie to koncert w Brańsku, gdzie w tym roku, jak już tutaj wspomniałaś, są tylko 3 miejscowości, no oczywiście też nasze muzeum. Zawsze w tym programie, w naszym festiwalu bierze 7 miejscowości, gdzie pewnie, jeżeli nam się uda, to w przyszłym roku to zrobimy. Generalnie festiwal ma charakter międzynarodowy. Zwykle przyjeżdżali goście z których zakątków kraju? No, państw, z Europy i ze świata. Nie tylko Bartko, bo przyjeżdżały zespoły, zgościły na zespoły z całego świata. Trudno to ich wymienić, bo każdego roku jest ich po kilka, 10, 15, 12, różnie. W tym roku tylko chciałem powiedzieć, że miały przyjechać zespoły z Argentyny, z Brazylii, z Kostaryki, z Egiptu i bla, bla, bla. Może przyjadą za rok? Nie przyjadą, bo już miały bilety wykupione. Koronawirus wszystkich zaskoczył na samym świecie. Zaproszenia już poszły, oni potwierdzili, te bilety udało się przetransferować na przyszły rok. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie takiej sytuacji, jak teraz w końcu znajdziemy tą szczepionkę, zaszczepimy się, będziemy już tańczyć w wersji międzynarodowej, chociaż obiecałem tutaj tym zespołom wspaniałym
że zaprosimy również ich, bo są wspaniałe. Zaraz zobaczymy. Są wspaniałe, właśnie. Nie są to zespoły młode, dopiero raczkujące, tylko takie z olbrzymim dorobkiem. Chociażby Skowronki, które mają już 35 lat, a inne? To tutaj w tym gronie to jesteśmy najmłodsi. Właśnie. Nie no, mówimy tu o zespołach tam naprawdę klasowych, gdzie mają zajęcia i prowadzą programy z młodzieżą już tak na pół profesjonalną może wtedy. Są to przeważnie zespoły studenckie, ale również też osoby dorosłe, pracujące, jak i też osoby, które uczą się w szkołach średnich, ale już mają ten kunszt taneczny za sobą, taki wyrobiony jak trzeba. Zresztą zaraz Państwo zobaczycie, że no, na pewno się nie da odejść od komputera. Tudzież telefonu. Chociaż zapraszamy, żeście nas oglądali, bo wiem, że jest zainteresowanie bardzo duże, bo będzie nas oglądał cały świat, bo wiem, że dostaliśmy nawet ze Stanów informacje, że czekają na transmisję. Nawet jeżeli chodzi o nasz kolega z Konga też napisał, że chciałby to obejrzeć. No mam nadzieję, że kolega z Konga siedzi przed monitorem i właśnie śledzi nas i za chwilę zobaczy kolorowy, barwny występ. Ale powiedzmy, jak się na przestrzeni lat zmienił zespół Skowronki? Bo pan był jego założycielem. Nie tylko jest pan dyrektorem artystycznym festiwalu, ale też założycielem całego zespołu. To już historia. Tak, no to Skowronki to jest taki zespół, który ta rotacja jest mała, ponieważ my mamy nabór od 5 roku życia, 6 roku życia. Dzieci, te, które wytrwają, bo to ciężka praca jest, przechodzą do różne etapy i awansują do różnych grup, jeżeli już mają tą wyrobioną tą technikę śpiewu i tańca i po prostu awansują. No i niektórzy tancerze są już tutaj po 15, 18, 17 lat. Dlatego mówię, ta rotacja jest mała, chociaż jest, no bo to już jest któraś kolejne pokolenie, które no, tańczy w naszym zespole. Jak ty już powiedziałaś, mamy 35 lat. Ola nam tutaj chce przerwać, bo dzisiaj jest bardzo ważne święto. Mamy jeszcze pół minuty. Jeszcze pół minuty mamy. Skowronki kwitną, rosną i tańczą. I zapraszamy wszystkich na nasz jubileusz, który będzie się w przyszłym roku. Przenieśliśmy go z lutego na maj i prawdopodobnie będzie on transmitowany również online i odbędzie się w Operze Podlaskiej. Właśnie, panie Mirku, zwiedzaliście dzisiaj operę, ale myślę, że w Muzeum Podlaskim jest równie klimatycznie. Może nawet zespoły czują się tutaj lepiej, jak pan uważa? To jest chyba taki naturalny plener dla zespołów folklorystycznych. Dokładnie tak. To są ludzie, którzy nade wszystkim kochają folklor. A to jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. No i zawsze na tych wszystkich takich, czy u was w Kansenie, czy w Ciechanowcu, czują się bardzo dobrze i ja się cieszę, że jesteśmy, że współpracujemy razem. No a co zdążyliście pokazać gościom z kraju na Podlasiu? No tak, byliśmy już w Ciechanowcu w muzeum. Pływaliśmy po zalewie w Ciechanowcu. Widzieliśmy właśnie nasze piękną naszą operę. Zaskoczeni byliśmy przyjęciem. Pan marszałek, pani dyrektor muzeum pokazała wszystko od A do Z. Nawet żeśmy jeździli zapadniami w tą i z powrotem. I urzeczeni są naszym Podlasiem w sensie, że u nas jest tak czysto. No to może, że nie no, Podlasie to jest, ma swój urok. Jest. Ale to wszystko dzięki bohaterom i oddajmy im teraz cześć, ponieważ jest 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Proponuję, żebyśmy uczcili pamięć bohaterów minutą ciszy. Dziękujemy. Tegoroczny festiwal jest dosyć wyjątkową okazją, ponieważ jest to jedyny festiwal w Polsce, który się odbył. Za co już tutaj możemy nagrodzić zespół Skowronki wielkimi brawami za to, że udało nam się doprowadzić do tej właśnie okazji.
organizatorem podlaskich spotkań od 14 i już pół edycji jest pan Mirosław Szymański, którego zapraszamy serdecznie na scenę. Brawo! Miałem okazję dzisiaj was oglądać na monitorze. Się super prezentujecie. Jak powiedziałem, wasz cały świat odbiera dzisiaj. Ma być to najlepszy koncert, jaki tylko wam się udał. Ale kochani, może od początku. Już jesteśmy drugi dzień koncertowy. Ten drugi jest jeszcze przed nami. Mamy co niemiara różnych emocji. Dzisiaj byliśmy w Oborze Podlaskim, naszą dumą Podlasia. Byliśmy w muzeum w Ciechanowcu, dzisiaj gościmy muzeum tutaj w Wasilkowie. I te muzeum właśnie to jest taki naprawdę dla nas niesamowity partner, ponieważ to oni są tymi głównymi ludźmi, którzy nam pomagają. A na czele tego muzeum stoi mój kolega, przyjaciel, pan Artur Gaweł, którego prosimy tu na scenę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać w gościnnych progach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na kolejnej edycji festiwalu Podlaskie Spotkania. Tym razem, w przeciwieństwie do pozostałych poprzednich lat, mamy taką sytuację nietypową, bowiem nie mamy tutaj zbyt wielu gości w skansenie, ale wiem, że obserwuje nas w tej chwili przez internet wiele, wiele osób, myślę, że nawet tysiące na całym świecie. Chciałem ich bardzo serdecznie w tej chwili pozdrowić, podziękować, że są z nami. Mam nadzieję, że będą przeżywać te wszystkie piękne występy, będą poznawać polski folklor. Oczywiście chciałem też podziękować dla pana Mirosława Szymańskiego, tak, ten zespół, tak, nazwa zespołu tutaj odciska swoje piętno, więc chciałem bardzo serdecznie dla pana Mirka podziękować za to, że tak bardzo się zaangażował w to, żeby w tym roku zorganizować jednak festiwal. I chciałem też podziękować dla wszystkich zespołów, które tutaj przyjechały, bowiem bez państwa nie udałoby nam się tego wszystkiego tutaj zrobić, nie byłoby tego dzisiejszego wydarzenia. Także bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję. Kochani, ja myślę, że pora. Pozdrówcie jeszcze tam swoje mamy, taty i wszystkich kolegów. Pomachamy rękoma do nich. Czy oglądajcie nas, nie wyłączajcie tych komputerów i telefonów. Będziemy najlepsi na świecie, bo nikt na świecie tego... To jest jedyny festiwal, który się odbywa w naszym kraju, jeżeli chodzi na żywo i tak takiej krasie ludowej. Pora chyba, żebyśmy usłyszeli nasz hymn festiwalowy. No i Ola, zaczynamy. Także poproszę o hymn. Przed naszą sceną szykuje się już zespół Skowronki, którzy dzisiaj zaprezentują Państwu suitę góralską, a dokładnie Żywiec. Ludowy zespół pieśni i tańca Skowronki powstał w 1986 roku. Za rok będziemy obchodzić jubileusz 35-lecia. Założycielem, kierownikiem i choreografem jest pan Mirosław Szymański, który właśnie wystąpił tutaj na scenie.
zespół istnieje przy zespole szkół imienia Armii Krajowej w Brańsku. Skowronki tworzą 3 grupy taneczno-wokalne, 2 dorosłe, młodzieżowe i 1 grupa dziecięca. Członkami zespołu są uczniowie, studenci, osoby pracujące z wielu miejscowości na Podlasiu. Zespół posiada pod kierunkiem pana Bogdana Drozdowskiego własną 6-osobową kapelę. Skowronki z powodzeniem koncertują zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zespół koncertował w 43 krajach świata. Tylko w ostatnich 2 latach Skowronki odwiedziły Emiraty Arabskie, Rumunię, Słowację, Chiny, Arabię Saudyjską, Rosję, Czeską Republikę oraz Indie. Tegoroczne wyjazdy przełożyliśmy na 2021 rok. Wyruszamy do Nashville w USA i do Meksyku. Zespół jest pomysłodawcą i głównym organizatorem jednych z największych festiwali wschodniej Polsce, czyli Podlaskie Spotkania. Od 2010 roku działa jako Stowarzyszenie Artystyczne Skowronki, a od 2019 posiada statut jako Festival Youth, Światowej Organizacji Folkloru. Witamy serdecznie Skowronki.
Jak ta sarna, jak ta sarna, hej, z kamienia na kamień, z jaty sarna.
witam Państwa ponownie! Dziękujemy zespołowi Skowronki z Brańska. Jeszcze raz wielkie brawa! Jako następni w kolejce zaprezentuje się nam zespół Wrocław z Wrocławia. Czy jesteście już gotowi? Na pewno? Nie słychać was! Czy jesteście gotowi? Super! A czy państwo są gotowi na zespół Wrocław? Dzisiaj pokaże nam się aż w trzech odsłonach. Wielkie brawa!
Thank you.
Proszę Państwa, zespół Wrocław, jeszcze raz wielkie brawa. Zespół pokazał Państwu właśnie wariacje na temat zabawy górniczej. Musicie przyznać, że było to emocjonujące. Gdybym ja tak fruwała w powietrzu, no naprawdę. Teraz przed Państwem wystąpi zespół Krakus z Krakowa. Zespół Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Krakus jest najstarszym studenckim zespołem folklorystycznym w Polsce. Powstał w 1949 roku. Prezentuje oryginalny polski folklor, przetworzony i przystosowany do wymogów sceny. Ma w swoim repertuarze pieśni, tańce i obrzędy przedstawione w suitach krakowskiej, śląskiej, rzeszowskiej, łowickiej, sądeckiej, lubelskiej, kieleckiej, żywieckiej i beskidzkiej. Członkami Krakusa są studenci Akademii Górniczo-Hutniczej i innych krakowskich uczelni. Przez ponad 70 lat zespół wystąpił ponad 4700 razy. Wielokrotnie zdobywał nagrody na festiwalach i to nie tylko w Polsce. Odbył 170 podróży zagranicznych. Był w niemal wszystkich krajach Europy, a także w Azji, Afryce i obydwu Amerykach. Proszę Państwa, zespół Krakus. Sztajerka!
Janowski, zejo takich nimonców, to za cud boski. Ako mi się podoba, co syrokie krzyzemo, a nie takie kipi dła, samo zadek jak sydło. A nie takie fifidło, samo zadek jak sydło. Thank you.
wystąpił dla Państwa zespół Krakus. Jednak proszę się nie martwić, wrócą do nas wkrótce na scenę ponownie. Polski folklor jest naprawdę zróżnicowany i piękny i nie każdy potrafi to docenić. Jednak by udowodnić Państwu, że chociaż troszeczkę tak jest, wystąpi dla Państwa zespół Racibożanie z Raciborza. Zespół istnieje od 1997 roku i obecnie tańczy w nim ponad 300 osób. Działa w Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. Mają cztery grupy wiekowe od trzeciego roku życia do, cytując, wiek najstarszego tancerza jest tajemnicą i nie jest nam jeszcze znany. Zespół tańczy tańce narodowe plus 13 innych regionów. 92 razy byli poza granicą. Poza granicą Europy, między innymi w Wenezueli, Dubaju, Korei Południowej, Indonezji, Meksyku, Indii i Chinach. Na naszym festiwalu zatańczą tańce cieszyńskie i tańce staroślązkie. Proszę Państwa, Racibożanie z Raciborza.
dziękujemy zespołowi Raciborzanie z Raciborza. Brawo. Proszę Państwa, tegoroczny festiwal jest z udziałem wyłącznie polskich zespołów ludowych. Jednak Polska jest na tyle zróżnicowana i piękna, że możemy się poświęcić i nie obejrzeć żadnego zespołu z zagranicy. Naszą stolicę, czyli Warszawę, zaprezentuje zespół, ludowy zespół artystyczny Promni, który powstał przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1972 roku. Dziś tańczy w nim i śpiewa około 80 studentów SGGW i innych warszawskich uczelni wyższych. Zaś muzykami kapeli są studenci i absolwenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Repertuar zespołu obejmuje artystyczne, opracowane tańce, pieśni i melodie z 16 regionów centralnej Polski, południowej i południowo-wschodniej Polski oraz tańce narodowe Poloneza, Kujawiaka, Oberka, Mazura i Krakowiaka. Zespół Promni występuje na największych scenach Warszawy i całego kraju, a także za granicą m.in. w Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Jugosławii, Kanadzie, Korei, Meksyku, Rosji, Tajwanie, Turcji i USA. Dzisiaj pokażą nam Opoczno. Wielkie brawa! Nie to, co po mnie nie
z tamtej strony po ośrodku wsi. Jeden chłopak o mnie myśli. Jeden chłopak do mnie myśli. Myśli, myśli, zagaduje, ożenić się obiecuje. Myśli, myśli, zagaduje, ożenić się obiecuje. Pójdź mama ryś po grodzie. Pójdź mama ryś po grodzie. Weź to piórko, pójdź po wodzie. Weź to piórko, pójdź po wodzie. Jak to piórko pójdzie do dna, ty mnie wtedy będziesz godna. Jak to piórko pójdzie do dna, ty mnie wtedy będziesz godna. Młode dziewczę mądre było. Młode dziewczę mądre było. Złotem piórko pokropiło. Złotem piórko pokropiło. Piórko, piórko, idźcie do dna. Zobacz, Jasiu, żem cię godna. Piórko, piórko, idźcie do dna. Zobacz, Jasiu, żem cię godna. Jam szczęśliwie się wydała. Jam szczęśliwie się wydała. Bo się w siedmiu nie kochała. Bo się w siedmiu nie kochała. Kochałam cię, ale biednym. Nie bogatym, ale biednym. Kochałam cię, ale biednym. Nie bogatym, ale biednym.
tej drugiej nogawicy. Pokażą się Państwu nasi koledzy z Wrocławia, zespół Wrocław.
a dokładnie reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław. Powstał w 1952 roku, przez prawie 7 dekad śpiewało w nim i tańczyło około 1000 osób z Wrocławia i innych miast województwa dolnośląskiego. Zespół tworzą artyści amatorzy, uczniowie, studenci i osoby pracujące, dla których folklor stał się sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Od początku działalności zespół Wrocław dał ponad 2500 koncertów w kraju i za granicą. Zaprezentował się m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA i Meksyku. Jak mogą Państwo zauważyć, byli w wielu miejscach, a teraz wystąpią również dla Was. Wielkie brawa! Hey!
macie Państwo okazję ponownie zobaczyć zespół z Raciborza. Dlatego zapraszamy na scenę zespół z Raciborza. Powitajmy ich gromkimi brawami. Niech Państwo zauważą, jakie mają piękne stroje. Mogę też wspomnieć o tym, że jako jedyny zespół w Polsce mają szpendzery. Dokładnie. Czy chce Pani może jeszcze dodać jakieś słowo o tych strojach? Drodzy Państwo, szpendzery są uszyte na wzór strojów dworskich, ponieważ Racibórz był, jest i mamy nadzieję będzie miastem dosyć szczęśliwie bogatym. Mamy przepiękne pierwszej klasy ziemie i przede wszystkim czarnoziemy i w związku z tym u nas rozwijały się tak zwane szałociorki, tak? Czyli gospodarze żyjący z uprawy warzyw. I byli tak bogaci, że nawet książę Raciborski pożyczał od nich pieniądze. W związku z tym stwierdzili, my sobie też poszyjemy takie szwarne halki, takie drajdrutki, bo wiecie, że na Śląsku baba im szerszo, tym lepszo, bo dłużej w polu pociągnie. W związku z tym takie właśnie stroje na wzór muzealny powstały, nazywają się szpendzery, pochodzą z XVIII wieku i rzeczywiście są dwa miejsca, w których można je zobaczyć. W Muzeum w Raciborzu i tutaj dzisiaj na waszym festiwalu. Zapraszam do tańców staroślązkich. Pierwszy taniec, który zobaczycie, to taniec tchacki, a drugi menuet chłopski. Nie woła na okolo raci.
Drodzy widzowie, zespół Promis z Warszawy wystąpił na deskach naszej sceny już niewiele razy. Dlatego z ogromną radością cieszymy się, że możemy ich gościć również w tym roku. Wystąpią dla nas aktualnie ze suitą z piską. Jak możecie to zauważyć, są to całkiem inne stroje niż były do tej pory. Jeszcze nie było takiej suity na naszej scenie, zwłaszcza dzisiaj. Dlatego z ogromną niecierpliwością, tak jak wy, czekam na suitę z piską. Przed Państwem Promni. Nie mam ja córki.
zielony świątek, dejze boze syście na pierwszy początek. Się widziała, więc w kunie przysem jeden ząbek miała. Nie śpiewaj, bo ci nie pasuje, moc dziura bez zęby, to ci przelatuje. Thank you.
drodzy widzowie, jest naprawdę wiele osób o dobrym sercu, bez których po prostu nie udałoby się zorganizować tak dobrej imprezy. Między innymi są to nasi sponsorzy podlaskich spotkań. Marszałek województwa podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, burmistrz miasta Brańsk, burmistrz miasta Bielsk Podlaski, zakłady mięsne Wiesława Klińskiego z Brańska, zakłady mięsne Sokół Jana Sokołowskiego z Brańska, zakład mechaniczny Tadeusza Konstantynowicza z Brańska, produkcja tworzyw sztucznych Ignis Andrzeja Zajączkowskiego z Brańska, przedsiębiorstwo Dresfol Jana Pietrzykowskiego z Brańska, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Bank Spółdzielczy w Brańsku, przedsiębiorstwo Tarpol Władysława Żero oraz wójt gminy Brańsk. Naszymi sponsorami medialnymi są TVP Obiektyw Białystok, Radio Yard, Kurier Podlaski, Białystok Online, Bielsk EU, Polskie Radio Białystok. Festiwal jest pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Jeżeli w życiu nie widzieli Państwo Suity Lubelskiej, macie naprawdę niepowtarzalną okazję, ponieważ zespół Wrocław tańczy ją naprawdę dobrze, a wiemy o tym, bo widzieliśmy ich wczoraj i chwaliliśmy po koncercie. Dlatego jeżeli jesteście tak samo podekscytowani jak my, no to wielkie brawa, Wrocław! Thank you.
śmielej, po Lublinie, go śmiele. Dalej chłopcy, dalej śmielej, po Lublinie, go śmiele.
długie pióra i długie katany mówią nam o tym, że zespół Krakus wystąpi tutaj już z ostatnią suitą. Oczywiście będzie to suita krakowska. Zobaczą Państwo Lajkonika i Turonia. Jeżeli nie wiecie, co to jest, no to powtarzając się po Lublinie, to naprawdę super okazja, żeby się przekonać. Cały nasz festiwal jest wspaniałą okazją, by się spotkać i zapoznać z folklorem Polski, który jest zróżnicowany, piękny i niezapomniany. Każda osoba, która ma styczność z czymś takim, ciężko jest to w ogóle określić słowami, jak można tak się cieszyć z tym wszystkim, co robimy. Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy tutaj z jednego powodu. Kochamy muzykę, śpiew i taniec. Przed Państwem Krakus.
i razem. Kochani, przebieramy się i zasłużyliście chyba na dobrą kolację. Nie chyba, to na pewno. Zapraszamy. Państwa również tam, tam stoją. Starcie na wszystkich, ale najpierw zespoły przebiorą się